A pan nie w chałupach? No właśnie za pół godziny mam pociąg, więc jakby moglibyśmy się pospieszyć, byłbym zobowiązany. Z zegarkiem w ręku obiecuję 5 minut. Mam wrażenie, kochani, że waszą siłą jako para zawodowa jest to, że wy się też bardzo lubicie prywatnie. Czy wy się nie macie już czasami dość, bo to nawet wakacje były grane razem w tym sezonie? Przypadek? Nie sądzę. To był taki zaplanowany trochę przypadek, bo już miałem, zdecydowaliśmy, że jedziemy z rodziną do Czarnogóry. Paula jeszcze szukała jakiegoś fajnego miejsca i w pewnym momencie do mnie dzwoni i mówi... Jesteśmy, to może jednak. I spotkaliśmy się w Dubrowniku w Chorwacji i się udało. Tak. I to był najlepszy dzień naszych wakacji, bo wtedy, kiedy byliśmy takimi naprawdę rodzicami zmęczonymi intensywnością naszych dzieci, bo mamy bardzo żywe dzieci, nazywam to delikatnie. Damian mówi to nie... Podniósł brew. Damian nieco ostrzej nazywa nasze dzieci, mówią, że to są tornada. Tornada na dwóch nogach, połączone cztery. Cztery. To jest najgorsze określenie, jakie słyszałem. Okej, okay, dobrze. No to nie, nie, bo my jesteśmy bardzo kulturalni, dyplomatyczni. To wtedy, kiedy spotkaliśmy się, to nasze dzieci nagle zniknęły. Była cisza, zajmowały się sobą, spędzały razem czas i my wtedy mogliśmy jeść, świetnie się bawić, rozmawiać i to naprawdę tak wspominamy ten dzień wakacji. Trwało to bardzo długo, w sensie ten cały dzień. Do nocy. Od rana się spotkaliśmy do późnych godzin nocnych i to było naprawdę ekstra. To taki wielki chill, a jakoś nie do końca planowaliśmy na samym początku, że wspólnie tam wylądujemy. I trzymamy siebie dosyć? No absolutnie nie. My siebie po prostu lubimy i to jest super, że to powiedziałeś, bo to jest już któraś rozmowa nasza, gdzie ktoś nam o tym po prostu mówi, więc to jest ekstra. To jest coś, czego nie można kupić, czego nie można udawać. Można się tego nauczyć tak. W żaden sposób. Po prostu to się czuje. Albo kogoś lubisz, albo nie. Albo nie. I powiem ci, że ja się dziwię, że ja Michałowskiego nie znałam wcześniej, zanim nas sparowali, bo mamy tylu wspólnych znajomych, tak. Naprawdę gdzieś tam nasze drogi już mogły się dawno przeciąć. A jednak nie, to po prostu wszystko było gdzieś zapisane i no nie mogli nas lepiej sparować. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, żebym z kimkolwiek innym miała ten program prowadzić, żeby mi było tak lekko, tak przyjemnie, tak komfortowo. Bo to jest ważne, żeby mieć komfort w pracy, żeby się nie spinać, żeby się nie stresować, żeby się nie kłócić, kto puentuje. A u nas to się wszystko dzieje w tak naturalny sposób, że można by powiedzieć, że w ogóle płacą nam za fajne spędzanie czasu razem i jeszcze mamy najlepszą widownię na świecie. To prawda. Przedziłaś. Ja zdecydowanie właśnie chciałem tylko powiedzieć, że sam wiesz, że Dzień Dobry TVN przechodziło przez ostatnie lata bardzo różne perturbacje, nazwijmy to tak. A nam cały czas się udaje iść ze sobą tak pod pachę. Dobrze sobie życzyć, być życzliwym. I jak mówię to naprawdę raduje się moja dusza, moje serducho, że możemy razem z Pawłem pracować, bo gdybyśmy się nie lubili, to by to od razu wyszło. Gdybyśmy sobie źle życzyli, to by to się po prostu nie udawało, tak jak się to teraz udaje. Od naszych widzów dostajemy tyle dobrych, wspaniałych wiadomości, że to aż trochę głupio o tym mówić, żeby nie wyszło na jakieś przechwalanie się. Ale z drugiej strony, dlaczego mamy nie powiedzieć, że coś miłego nas trafia, bo zazwyczaj czytamy te takie złe nagłówki, jakieś hejterskie i tak dalej. No jeżeli ktoś nam coś miłego mówi, no to my za to bardzo serdecznie dziękujemy. Ale zobacz, bo my też mówimy miło do ludzi, my też miło mówimy o ludziach i karma działa w dwie strony, więc też tak. Jak my wysyłamy taką dobrą energię, to ta dobra energia do nas wraca. Gdybyśmy może byli sfrustrowanymi osobami, trochę gorzej by się w naszym życiu prywatnym działo, to byśmy też to po prostu na antenie może by było widać. A my mamy poukładane życie prywatne, mamy taką samą liczbę dzieci. Ziomujemy po prostu. Ziomujemy się. Jakoś to po prostu wszystko się spina. Te klocki Lego są dobrze dobrane, czy tam puzzle, czy jakieś inne elementy układanki. Macie taki problem na żywo, że tam mówią o słuchawce, krócej, trzeba już kończyć. Tak, ale staram się to wtedy ignorować. My robimy po prostu swoją telewizję. Autorskość. To jest nasza autorskość, tak? Nasza szefowa walczy o autorskość, więc mamy. Tak, ale nie, na całe szczęście nasze wydawczynie i wydawcy też przeszli bardzo długą drogę, tak jak my. Nauczyliśmy się tego programu trochę na nowo. I w związku z tym, że tak jak Paula powiedziała, ta autorskość w tym programie jest bardzo mocno widoczna. Wydawca mówi nam do ucha, na przykład mamy jeszcze minutę na tę rozmowę, ale jeżeli czujecie, to pociągnijcie ją dłużej, zetniemy z czegoś innego, po prostu. I to jest niesamowite, to nam daje taki komfort. Kiedyś to było nie do pomyślenia, były tak sztywno utarte ramy, wszystko było, wiesz, wpisane i dopięte na ostatni guzik, a w tym momencie, kiedy my czujemy, że ta rozmowa jest niezwykle ekscytująca i że może ona się spodobać naszym widzom, bo bardzo często widzowie pisali do nas, że mają niedosyt, że tak było fajnie, a jedna pani mogła powiedzieć tylko tam trzy zdania. Tylko ludzie nie wiedzą, że właśnie że są jakieś ramy czasowe tego programu. Musimy w konkretnym momencie zejść na reklamę, no bo takie jest prawo telewizji.
ale my tak układamy taką rozmowę, którą wiemy, domyślamy się, że ona może świetnie pójść albo może być bardzo ciekawym kąskiem dla ludzi, to układamy ją tak, żeby nie było zaraz po niej reklamy, żebyśmy mogli ją wydłużyć. Na przykład wtedy zrzucamy jakiś materiał, który przerzucamy na inny dzień. I to jest coś, o co walczyliśmy, co wypracowaliśmy sobie wspólnie w tej redakcji. My również po prostu nasze tematy przemycamy do programu, no i walczyliśmy po prostu tutaj. Nasz sportowy duet tak. Walczył o to, żeby było jak najwięcej sportu, żeby jak najwięcej było tych osób, które przyniosło po prostu, które zapisało się na kartach historii, dostarczyło nam tyle niesamowitych wrażeń, żeby po prostu oni też mogli być często naszymi gośćmi. Pamiętasz, Domen, jak na początku obiecałem ci, że to będzie 5 minut? Mhm. To jedyny taki 5-minutowy wywiad, w którym dziennikarz zadał półtorej pytania. Dziękuję wam bardzo. Ten temat, o którym było przed chwilą, jest dość nieemisyjny, więc zrobimy podsumowanie na sam początek waszego stażu pracy. Tutaj mamy od pierwszego wydania Sandry 9 miesięcy, a nasz narybek programowy Maciej 4 dni. Jak ty się czujesz? No właściwie to nawet nie 4 dni, bo to, co się działo pierwszego dnia w poniedziałek, to bardziej była po prostu wystawa okazów. Zeum prowadzący. Tak, tak, wystawa... Czekaj, żeby takie stare eksponaty... Nie. Pięknie się was oglądało. Stare, ale jare. Natomiast faktyczny nasz debiut dopiero jutro, czyli w sobotę, jesteśmy, myślę, że mocno podnieceni tym faktem, bo jednak zrobiliśmy próby. Próby były bardzo fajne, bardzo się dobrze bawiliśmy, przynajmniej ja się dobrze bawiłem. Byliśmy wtedy w poniedziałek na żywo, ale to mieliśmy 2-3 wejścia razem tak naprawdę, to taka namiastka. Natomiast prawdziwy chrzest bojowy już w sobotę, czyli jutro. Maciek, wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo domyślałem się, że za wami takie próby kamerowe, takie próby do puszki. Jakie są twoje pierwsze, Sandra, wnioski po tych fantastycznych, właśnie ekstremalnych pewnie przeżyciach? No i teraz tak, to jest bardzo niezręczne, bo chciałabym powiedzieć coś niefajnego, żeby tak po pierwsze podkręcić ci... Chciałabym powiedzieć prawdę, ale się wstydzi, bo stoi obok. Nie, cicho tam. Kroczek tam. No i jaki jest? Żeby podkręcić ci viewability, to powinnam powiedzieć, że było kiepsko, ale my złapaliśmy takie flow, które mnie niepokoi, słuchaj. Okay. Bo ja ostatnio tak szybko złapałam z kimś relację, znaczy to był mój mąż 11 lat temu, ale oczywiście my pozostajemy w swoim... Nie, jesteśmy zadowoleni z tego, co jest, a to myślę, że dobry kumpelsko-przyjacielski układ się robi. Absolutnie, absolutnie. I wiesz, nie podsycajmy. Podsyćmy, no przecież musi mu się to kliknąć, oczywiście, no Maciek. Oczywiście. Mały skandal zawsze w cenie. Dokładnie. To jest bardzo łagodna kostka, jest... zobaczycie sami po tytule. To jest, wiemy, to jest bardzo fajne też, że my jesteśmy bardzo rodzinnymi osobami prywatnie, mam wrażenie, dlatego że no, dla mnie numerem jeden zawsze był, jest i będzie mój mąż, dla Maćka Asia i my dzięki temu mamy do czego wracać. To jest bardzo ważne w tej pracy. Super, bo, że to mówisz w ogóle. No. Bo wiesz co, bo to jest tak, że ludzie, którzy nie mają niczego poza pracą przed kamerą, bardzo często przed tą kamerą się gubią i bardzo często też trudno jest im stworzyć duet. A my mamy ten nasz background i nawet jak w robocie coś pójdzie nie tak, a będzie się pewnie tak zdarzało, o coś się pożre, to wiem, że wrócimy później do tych naszych domów i mamy ten azyl, który nam pomaga nas rozmasować i potem wrócimy do siebie, zbijemy sobie pionę i będzie super. A jeszcze wracając do twojego pytania, bo oczywiście trochę odbiegłam. Ja nie pamiętam, jakie było. No właśnie, super gość i mam nadzieję, że tak, że widzowie też to tak odbiorą. Wydajecie się bardzo zgodni. Czy w ogóle w tym pierwszym tygodniu, od kiedy się znacie, była macie jakakolwiek sytuacja, kiedy powiedziałeś Sandrze, kurczę, wolałbym to zrobić inaczej? Nie, no nie było, ale też... Żeby nie było tak słodko. Czekają, kiedy pokażesz pazurki. Nie, słuchajcie, żeby nie było też tak słodko, no dajcie nam, nie wiem, pierwsze 3-4 wydania, kiedy już ten okres... No wiecie, to tak jak, trochę jak w związku jest, no na pierwszych 4 randkach. I teraz to już w ogóle będą pisać. Ja wiem, no dobra, okej. Okay. A, niech piszą. To trochę jak, ale chodzi o porównanie, że jak na pierwszych 4-5 randkach, to wszyscy dbają o to, żeby były nienaganne maniery, żeby wysławiać się pięknym, używać pięknych słów. Pamiętasz jeszcze, jak to było na tych randkach? Ty dużo czytasz? Oglądam filmy. Nie, ja wiem, w co ja idę. Ja wiem, jak z tego wybrnąć. Spokojnie. Otóż moja żona kocha komedie romantyczne. A ja ich nienawidzę, chyba że gra tam Hugh Grant. Nie, Hugh Grant? Ja uwielbiam nie Hugh znoszę. Grant. A ja uwielbiam. No o, mamy pierwszy konflikt. W każdym razie i po prostu na podstawie tych komedii romantycznych tak widzę, że tam wszyscy na początku się starają, są tacy grzeczni, mili, dbają o maniery. A wiadomo, no tam po miesiącu, dwóch już zaczyna człowiek coraz bardziej czuć się swobodniej. I wtedy wychodzi... Bridget Jones. I wtedy wychodzi... Tak! A Bridget Jones też super akurat. Super. No, tak. No więc wychodzi prawdziwe ja, tak? No więc to prawdziwe ja pewnie wyjdzie prędzej czy później. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze... Bo to, że się ludzie czasami ze sobą pokłócą, zepną, nie wiem, jest jakaś nerwowa sytuacja, zwłaszcza w telewizji na żywo, to jest naturalna rzecz. Cała sztuka polega na tym, jak rozładować to napięcie. To znaczy, czy jesteśmy typem ludzi, którzy chowają urazę i tam, nie wiem, focha strzelają i przeznaczenie... Szukamy rozwiązań. Czy jest po prostu szybka bomba, bang? Zapamiętaj te słowa 26 grudnia, jak będziemy mieli pewnie program świąteczny. Hmm?
Ty nie mów tego na antenie, bo jeszcze, bo Michałowski... jest dawno ustalone. Michałowski lata i wszystkim opowiada, że ja z racji tego, że jestem nowy, to muszę wziąć wszystkie najgorsze wydania. Ja już to słyszałem, także to już jest chyba Michałowskim, zrobię porządek. Kochani, ale żeby zacząć coś nowego, fantastycznego, trzeba też coś zamknąć. W twoim przypadku, Sandra, to jest pożegnanie się ze współprowadzącą Anią. Domyślam się, że też prywatnie miałyście wspaniały kontakt, więc ta decyzja nie była dla ciebie zaskoczeniem. Wiesz co, to jest tak, że ja bardzo szanuję dorosłe i dojrzałe decyzje o tym, żeby na pewnym etapie kariery pójść dalej. Ania od początku mówiła, zresztą ja też, kiedy udzielałyśmy wywiadów w związku z debiutem naszego duetu, że Dzień Dobry jest dla nas przystankiem w karierze. I oczywiście ten autobus... Teraz mi to mówisz? Ale słuchaj, ja z tobą tutaj mam plany dalekosiężne, zawodowe. Ale słuchaj, właśnie, bo chciałam tylko dodać, twoim przystankiem, że ten autobus raz przyjeżdża szybciej, a raz później. Akurat autobus z fajną propozycją dla Ani podjechał teraz i super, ja się bawię. Ci kogoś, nie martw się. Ale ja się na razie nigdzie nie wiem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Krupińska chce. No to nie, Paulina. Ja nie oddaję do wybora na razie. I to jest tak, że ja bardzo szanuję tę decyzję Ani i uważam, że dostała bardzo fajną propozycję i to jest coś skrojonego pod nią, mam takie poczucie. Więc oczywiście, że będziemy mieć kontakt ze sobą, oczywiście, że pewnie zawodowo nasze drogi też się jeszcze przetną, no ale i ja jestem podekscytowana nowością i ona, myślę, tak samo. Dzisiaj też był start nowego programu Polsatu. Halo, to Polsat, 7:45, wybiła tam godzina 0. Ósma, oni zaczęli. Oh my god! Dobra, 1-0 dla was. Już chyba w wyniku tego nie poprawię, bo kończymy. Miałeś czas, żeby zajrzeć, żeby podejrzeć konkurencję? Oczywiście, nie patrzyłem na to na konkurencję, tylko patrzyłem na to, że ze względu na to, że tam pracują moi bliscy znajomi, czy nawet Maciek Rok, który jest moim przyjacielem. I z ciekawością, tak samo jak on oglądał mój debiut, także... Jakie wrażenia? Jego na mój temat? Ja byłem świetny. Twoje na jego. A ja? Ale on mnie pytał o mnie. Natomiast jakie wrażenia? To jest program zero tak naprawdę. To tak jakby oceniać, nie wiem, próbny lot rakiety SpaceX, no, czy tam X. To w ogóle nie jest ten czas, kiedy można to oceniać. Myślę, że możemy się spotkać za miesiąc, czy za dwa, jak oni się rozhulają. Zresztą ja mam taką zasadę żelazną, że nie oceniam ludzi, którzy robią to samo co ja, ponieważ zawsze to jest szansa na wpakowanie się na minę. Albo wyjdzie na to, że się podlizuję, albo wyjdzie na to, że jestem nieelegancki, bo oceniam swoich kolegów z branży. To w ogóle nie ma sensu, a szczególnie w tej sytuacji to nie ma sensu, bo to są moi ziomki, no, moi ludzie. No. To, że ja zmieniłem barwy, to tak jak piłkarz, no, poszedłem do innego klubu, a to nie znaczy, że nie mogę się już kolegować z kolegami ze starego zespołu, no po prostu. Mam nadzieję, że nadrobię w waszych oczach i teraz podam poprawną godzinę. 7:45 startuje Dzień Dobry TVN. Dobrze? No, Rafałku, bardzo dobrze. Oglądajcie. Zapraszam. Jutro.